Cześć, tutaj Syrion, zapraszam wszystkich serdecznie na moją stronę internetową www.syrion.org. Hej, hej, witam wszystkich, tym razem będzie filmik z grupówki, jest to moja grupówka Holoteleinzei. Wrzuciłem je tutaj, gdy wszystkie miały stadium L1, są oczywiście z innego kokonu, od jednej mamusi. Teraz przechodzę już na L3, bo jak już mówiłem o tym we wcześniejszych filmikach, gdy trzymamy pajączki w grupówkach, oczywiście tylko te gatunki, które można, to tak się wzajemnie nakręcają, więcej jedzą, szybciej linieją. I przyznam, że naprawdę dosyć szybko zaczęły tutaj przechodzić i na L2, i na L3. Na początku było 50 sztuk. No przyznam szczerze, że teraz nie wiem do końca, ile tutaj jest. Nie wiem, czy się pozjadały. Ale też, jeżeli ktoś tam z mojej oferty jakąś holoteleinzei sobie wybierze, no to po prostu z tej grupówki ją wyławiam. No i przyznam szczerze, że teraz po prostu nie wiem, ile tam jest osobników. Nie wiem, czy się coś tam pozjadało. Staram się je intensywnie karmić. Zresztą, tak jak tutaj widzicie, no rzucam im ten wylęk karaczana tureckiego. No też czasami inny, bo mam też inne gatunki karaczanów. No i jak widać, no podczas kręcenia tego filmiku, no z racji tego, że wrzuciłem im ten wylęk, troszkę niektóre się spłoszyły, jeżeli można tak powiedzieć, i wybiegły mi tutaj z pojemnika, musiałem latać po pokoju i je łapać, więc można grupóweczki robić, no ale po prostu w tym przypadku ten pojemnik jest troszkę za mały i osobników jest troszkę za dużo, więc tak do końca jednak tego nie przemyślałem, no ale tak jak mówiłem wcześniej, no z racji tego, że te pajączki są wystawione u mnie na sprzedaż, no to wyłapuje je i ich ilość się cały czas zmniejsza. Jak widać, właśnie tutaj fajnie się pourządzały, każda tam ma jakąś swoją norkę. Też zauważyłem wielokrotnie, że też zbierają się często w jakiejś tam jednej norce w większej ilości, więc widać jakieś to, prawda, braterstwo, czy pochodzenie tam, prawda, z jednego kokonu. Po prostu no nie atakują się nawzajem. Zresztą staram się o to dbać, żeby miały cały czas co jeść. Ale to są naprawdę bardzo fajne obserwacje, jak gdzieś tam z boku tego pojemnika mogę po prostu widzieć, że one tam się zbijają nawet po 10 sztuk, jedna obok drugiej, tak jak ciasno, jak sardynki. Pojemnik, no jak widzicie, poobklejany tak trochę, no nie wygląda to zbyt atrakcyjnie wizualnie. Wiadomo, że gdyby to był jakiś szklany, nie tyle pojemnik, co szklane terrarium, byłoby to dużo fajniej. No i jakieś tam, prawda, porobić im patyczki, nie patyczki, jakoś miałyby więcej tutaj miejsca do popisu. No i obklejone jest dlatego, żeby po prostu wentylacja była tutaj ta wcześniejsza za duża i wychodziły mi przez te dziurki wentylacyjne, więc musiałem to wszystko zakleić i zrobiłem nowe dziurki w po prostu przykrywce. No i z racji tego niestety, że nie miałem takiej przykrywki do małego braplasta, no to musiałem niestety coś z dużego. No i nie do końca się przez to dobrze zamyka. Jak widzicie, właśnie jedną holoteleinzei złapałem, tak przy okazji, bo tam ktoś właśnie chciał ją sobie zakupić, więc będę ją tam wysyłał w najbliższym czasie, zapewne na początku tygodnia. I teraz, tak jak tutaj widać, po prostu już zamykam ten pojemnik. No bo zrobiłem, co miałem tak naprawdę zrobić, czyli wrzuciłem tam karmówkę i w taki sposób sobie zabezpieczam. No to jest taka, powiedzmy, półprowizorka, że po prostu zalepiam to taśmą. Wiadomo, jeszcze tam podociskam wszystkie kąty, no z racji tego, że ta przykrywka do tego pojemnika do końca nie pasuje, to trzeba za każdym razem właśnie tak jeszcze dodatkowo tą taśmą zabezpieczać. I teraz kręcąc ten filmik, zdałem sobie po prostu sprawę, że okej, fajnie, nakarmiłem je, ale nie nawilżyłem, a tak dosyć sucho mają, więc teraz po prostu będę kombinował, jak je nawilżyć. I wziąłem po prostu strzykawę i jak widać, podczas robienia wentylacji nastąpiło małe pęknięcie, więc wykorzystuję je tutaj jako po prostu wejście dla strzykawki. No i w ten sposób właśnie pozwilżam, po prostu nie chciałem tego otwierać, żeby znowu tam nie zalepiać. I jak widać, można iść przez tą szparę. No gdybym miał do mojej strzykawki igłę, sądzę, że nawet bym nie musiał tutaj jakoś wielce się trudzić przez tą właśnie dziurę, tylko po prostu
strzykawkę bym włożył w którykolwiek otwór wentylacyjny i dałoby radę, ale no, jakoś tak igły nie miałem, nie wiem, nie lubię igieł, nie przepadam za nimi, więc jakoś nigdy będąc w aptece nie przechodzi mi taka myśl przez głowę, żeby igłę sobie do strzykawki kupić. Jakoś tak. Zresztą nawet nawilżając kliszówki z moimi innymi pajączkami, no to niepotrzebna mi tak naprawdę igła. A to był akurat taki wypadek, no nieprzewidziany, czyli moja tak naprawdę skleroza, bo te ince zaczęły uciekać i po prostu chciałem jak najszybciej też ten pojemnik zabezpieczyć. Ale jak widzicie teraz, jak na złość po ściankach nie chodzą, to było tylko na początku, teraz bardziej się chowają w torfie. Więc to w zasadzie tyle, co chciałem wam pokazać. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie grupówek, czy akurat tej, walcie śmiało. A ja jeszcze tylko tak dodam, taki mini spoiler, mała zapowiedź, że będzie kolejny film z grupówki. Trzymajcie się, na razie, hej!